Pan Bóg stworzył nas wszystkich inaczej. Stworzył nas wszystkich inaczej, ale jesteśmy jednakowo piękni, ponieważ wszystkich nas stworzył na swój obraz. My bardzo często zamiast zachwycać się i podziwiać tym, jak liczne i piękne są dzieła naszego Pana, bardzo często porównujemy się do innych. I Jezus nie chce, abyśmy żyli w ten sposób. Bardzo często mówimy: Panie Jezu, dlaczego ta osoba jest taka, a ja taki nie jestem? Dlaczego ta osoba ma to, a ja tego nie mam? Dlaczego jestem mniej obdarowany? Pan Jezus nikogo nie obdarował mniej lub bardziej. On wszystkich nas kocha tak samo i wszystkich nas tak samo obdarzył. To prawda, nasze życia są inne, ale w każdym z nich jest Jezus. Ten sam Jezus, który tak samo nas wszystkich kocha. Też w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: co tobie do tego, ty pójdź za mną. Jezus chce, abyś powtarzał to sobie, zwłaszcza dziś. Co mi do tego, ja idę za Jezusem. Co mi do tego, ja idę za Jezusem. Bóg chce, abyś powtarzał tak sobie w sercu. Abyś nie mówił Mu: Boże, dlaczego ja tego nie mam? Dlaczego ja nie jestem taki jak ta osoba? On chce, abyś patrzył na Niego. Abyś w każdej Twojej słabości, we wszystkim, czego nie masz, abyś patrzył na Niego i abyś szedł za Jezusem. Abyś szedł Jego drogą, którą On dla Ciebie stworzył. Bo On chce, abyś nią podążał. Bo na końcu tej drogi czeka Cię niebo, czeka Cię wieczna radość. I właśnie żyj w ten sposób. Żyj w ten sposób, aby nie porównywać się do innych. Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy jednakowo piękni. Pan Bóg wszystkich nas kocha. I podążaj za Nim. Podążaj za Nim, a będziesz na maksa szczęśliwy.